koniec, zamykamy projekt Anti-Hype. Hype. Chcesz ze mną zaśpiewać kiedyś na moment? No tak cool. Nie złamie. To jest nasza umowa. Nie złamie. Tak? A dasz radę? Nie będziesz trzymała? W świecie cyborgów, w świecie sympatii robotów. Ja po prostu postanowiłem to wszystko wyżygać. Prawdę o nas samych. Dlaczego zniknął pomimo dużego sukcesu? W pytaniach powtarzało się nieustannie. Co masz do powiedzenia tym wszystkim ludziom czekającym na ciebie? No pytanie jest, czy on w ogóle ma do czego wracać. Nigdy nie poruszałem tematu, kiedy tak naprawdę powstał Sarius. Sarius powstał z poczucia niedocenienia, z wrażliwości przede wszystkim. Pochodził z normalnej rodziny, w której się nie przelewało, ale nie było żadnej patologii. Byłem mistrzem pisania opowiadań, wierszy. Wygrywałem konkursy poetyckie. Do momentu, w którym nie zmarł mój dziadek. I wiecie co, w pewnym momencie stwierdziłem, że tak bardzo mnie to boli i tak bardzo to wszystko przeżywam, że muszę mieć w sobie tą wrażliwość i że już nie będę nigdy pisał wierszy. No i tak właśnie postanowiłem tego pewnego dnia, że przestaję pisać poezję i przestaję być wrażliwym typem. I myślę, że wtedy też między innymi zacząłem być Sariusem. Rap jako taki wydawał się idealną formą wyrazu wtedy. A zaczynaliśmy od wiadomo ulicznego, ostrego rapu. To była dla mnie idealna forma wyrazu mojej wrażliwości. Moją wrażliwością było to, że byłem zły na świat. I chciałem zniszczyć wszystko i wszystkich. Włącznie z sobą, niczym taka chaotyczna kula energii, która po prostu czarna dziura, która pożera wszystko i wszystkich i trawi samą siebie. Pamiętam, że moja babcia świętej pamięci główną obawą przez większy okres, większość czasu, gdzie ja będę mieszkał, ponieważ nie ma co ukrywać, ale nic nie zapowiadało w moim życiu jakiegokolwiek progresu, stabilizacji czy możliwości, nie wiem, materialnego przetrwania. Ani ja nie sprawiałem wrażenia, jakbym się tym przejmował. I babcia zawsze się bała, gdzie ja będę mieszkał. Bardzo przykro mi, że nigdy nie dożyła czasów właśnie, w których mogę jej pokazać, gdzie mogę mieszkać. I patrzcie. Teraz będę dobrze. Patrzcie, ja cię patrzę. Ale chwilę. Bez przerwy na ciebie się patrzę. Ale tam. No tam. A co mi tam się patrzeć, jak ja i tak? Teraz będzie ciekawe. Powiem wam, co się stało, kiedy ruszyliśmy w trasę. Dla was zawsze będę grał! Siemano, Gliwice! Najlepsze było właśnie to w tej trasie nieustającej koncertowej, że naprawdę z czasem zaczęliśmy się stawać karykaturami samych siebie, wiecie. Myślałem, że jestem jakimś bohaterem tragicznym, że nic nie ma sensu. Po prostu grałem, ludzie na każdym kroku wmawiali mi, że jestem wielki. Najlepszych 2 lat z tej trasy koncertowej, najlepszych koncertów praktycznie nie pamiętam. To wszystko było niczym jakaś kula niszczącej, destruktywnej energii, chaosu, esencja chaosu, która wciąga wszystko, wszystkich niszczy, samego siebie i wszystkich wokół wciąga, emanując przy tym wystrzałami niesamowitej energii. Ale to był taki jeden wielki nieporządek, nie? Tak bardzo przez całe życie niczym się nie interesowałem poza muzyką, tak bardzo chciałem to robić, tak bardzo to było moim celem samym w sobie, że kiedy w końcu stało się to rzeczywistością, kompletnie nie wiedziałem co dalej. I uznałem, że nic, więc tak falowałem, będąc w ogromnym szoku, jak kilka płyt, które powstały w najgorszych latach mojego życia, gdzie nie miałem gdzie się podziać, jak bardzo jest wielu mnie podobnych. Nie
Na końcu ta, o czym marzysz, brat. Inny świat, always grind, być forever young. Underground, złoty strzał albo Alcatraz. Nie buduję Taj Mahal. Kocham hajs, don't touch my heart. Nie czekam, co mi władza da. Na końcu ta, o czym marzysz, brat. Inny świat, always grind, być forever young. Underground, złoty strzał albo Alcatraz. Nie buduję Taj Mahal. Kocham hajs, don't touch my heart. Nie czekam, co mi praca. Może czegoś tam nie udźwignąłem? Chyba wolałem przepaść, niż przyznać, że przestaje mi zależeć. Że przestaję wiedzieć, co odpowiadać ludziom, którzy piszą do mnie w nocy. Coś cię pochłonęło. Kiedy byłem najgorszą wersją siebie, to miałem najwięcej przyjaciół. Najwięcej ludzi było wokół mnie na tych wszystkich backstage'ach. Nigdy nie przywiązywałem do tego wagi. Oni zawsze to czuli, ale i tak tam pojawiali się, bo wiadomo, fajnie było wtedy zaistnieć wokół nas, wokół mnie. Ja jako osoba, która z Mariuszem koncertuje, nie wiem, 7-8 lat, ciężko mi to zliczyć, jestem typem, który chyba najwięcej poznał go od tej strony Sariusa w trasie, ale też Mariusza na co dzień. I o ile wydawałoby się, że te dwie twarze to już wszystko, to tak nie jest. Jest ich nieskończenie wiele i ja sam nie wiem czasami, z którą z nich rozmawiam, a często to są... po prostu zupełne skrajności. Mariusz jest gościem, który potrafił w hotelu wstydzić się przed panią recepcjonistką, poprosić o wydanie nowej karty do pokoju, po to, żeby za godzinę z pełną śmiałością przemawiać do tysięcy ludzi pod sceną. Albo osobą, która do ostatniej chwili najdłużej siedziała na afterze, namawiając wszystkich, żeby siedzieli z nim do samego rana, po to, żeby rano jako pierwszy wstać, zaliczyć saunę, zjeść śniadanie, odbyć trening i siedzieć w aucie gotowy na nas wszystkich, kiedy my dopiero dogorywaliśmy w łóżkach. I takich historii było mnóstwo i sam się zastanawiałem, czy w nim istnieje tyle postaci? Ja wtedy czułem się wielki, byłem otoczony wielkimi ludźmi z branży i tak dalej. I wiecie co, z czasem teraz dobrze to rozumiem i dobrze to widzę, że większość wielkich ludzi, których ja poznałem, nie było dobrymi ludźmi. Większość tych wielkich ludzi już nie potrafi być dobrymi ludźmi. Ale każdy z dobrych ludzi ma szansę zostać kimś wielkim. I stwierdziłem, że ja chcę być dobrym człowiekiem, ja nie chcę być wielkim człowiekiem. Jo, siemano, ziomek. Zawód jak nagle przestał odbierać. To jest Sariusz. To jest on. Zawód jakby nagle przestał odbierać. Buja mela, Sariusz żeglasz. Jak się za dużo spodziewasz w tym kraju, spryt z osiedla innego nie ma. Płyta właściwie powstawała 2 lata w 2 studiach u Kwiatka, pozdro Hałastra w Warszawie, w studiu Gram u Wojtka, gdzie działaliśmy razem z Hejzem. Przy przeróżnych stanach. Fajnie jest, pięknie jest. Kłótniach,
personalnych roszadach. Naprawdę podczas tej płyty działo się wszystko i praktycznie każda uwikłana w nią osoba od funkcji logistycznych po mnie miała jakieś momenty, że po prostu musiała zniknąć, musiała zacząć na nowo i pozbierać się. Co jakiś czas łapało kogoś innego. Chcieliśmy zacząć z grubej rury, a przede wszystkim zmienić otoczenie, dlatego kiedy mieszkałem na ulicy Ślężnej we Wrocławiu, moje ukochane miejsce, właśnie tam postanowiliśmy zebrać się całą ekipą i proces nagrywania rozpocząć od wyjazdu do Szklarskiej Poręby. Zapraszamy na wspaniałą przygodę. Ciekawe, mam nadzieję, że coś z tego, kurde, powstanie. Te pierwsze ujęcia, pierwsze nagrywki, pierwszy numer, który już będzie wiadomo, że jest hitem czy sztosem w naszym mniemaniu, to już później będzie 100 razy łatwiej nagrywać, w sensie w dalszych dniach. Zobaczymy, wszystko przyniesie czas, mam ze sobą swój kompot. Masz gdzieś! Aż mi się przypomniało, jak na transmisji kiedyś... To już prawie puste. Dofilałeś mi teraz tam. No i słuchajcie, pojechaliśmy, tak bardzo cieszyliśmy się z tego wyjazdu i ze wzajemnej obecności, że nie przestaliśmy walić praktycznie od początku do końca. Słabość do takich przedmiotów, po prostu kupiłem ładne je tylko, się kolor, kupiłem je tylko dlatego, że tak ładnie małe wyglądały, naprawdę, takie małe pitipit. Nawet się nie zastanawiałem, czy to jest okazało się, że to jest lemoniada z różą damasceńską, jakbyście wiedzieli, bo takie rzeczy się pije w kasie. A wiecie, że nie można z przodu walić. Grobówka, znaleźliśmy tutaj, kierowca popełnił paragraf 4.8, przekroczył 3.18, bierzemy do interwencji, bomba jest. Po pół litra. I on jeszcze ma rozstawki w studiu. Dobra. Masz rację. Ale co? Ja coś tu kupowałem, bo wyszedłem z tej stacji. Dwoma kubkami, holsami, darmowymi batonami i nie wiem po co ja tu wszedłem, ale o to chodzi. I to jest właśnie, na tym polega marketing. Ja swoje sprawy załatwię. A na tym polega, aby się wtedy się napić wiśniówki, ziomardeczko. Nic więcej nam nie potrzeba, bo to my kreujemy content, a nie content kreuje nas, przetajne. Do końca mam na myśli to, że wyjazd miał trwać 7 dni, a wytrzymaliśmy ze sobą 2. Dzień dzisiejszy, a będziemy tutaj przez najbliższe 7 dni. Ja nie potrzebuję niczego. I po 2 dniach wstaliśmy rano i po prostu stwierdziliśmy, że czas rozmontować nasze studio. I tyle było z tego nagrywania, nie? Kiedy długo się melanżuje, to zaczynają po pewnym czasie pojawiać się pewne zgrzyty, nie wiadomo z jakiego powodu. I tak właśnie nasz 7-dniowy wyjazd trwał niecałe 2 dni. Już po 2 dniach byliśmy w domu, udało nam się nagrać 2 numery. Są słodko-gorzkie jak gin, to boli mocniej, ale mocniej kopię, bo moje życie to film. A w nim najlepsze są teksty ofiar, są słodko-gorzkie jak win. Procenty pojawiają się na koniec, więc weź to sobie, bo to mój początek. Ja czuję komfort jak nikt. Po nocy milczą już domofony, demony z nimi na ty. Przed domem ślady rozbitej głowy, niechętnie mieszam ten drink. Ale... ale w tym wszystkim jeden trafił na singiel. Było warto ostatecznie, czasami tak trzeba. Czasami trzeba zrobić coś pozornie głupiego, żeby powstało pozornie niewiele, a później okazuje się to niewiele, okazuje się bardzo ważnym elementem całej układanki. Daj mi powód do słuchania marzeń. Jedno słowo by mnie przekonało. Kto zrozumie, że nie mogę dalej iść. Tak wielu by poszło za mną, wielu się minie z prawdą. Daj mi dobrze to wszystko rozmieściłem, rozkład sił perfekcyjny, jak zawsze. Pomysł.
ten cały reality show. Nie wiem, co się w ogóle stało, jak i dlaczego, ale wierzę w to, że ten ładunek emocjonalny zgromadzony w tym miejscu, w tym krótkim czasie wśród tych osób potrzebował znaleźć jakieś ujście i częściowo znalazł je w utworach, które tam zrobiliśmy, ale częściowo zamienił się po prostu w jakąś eksplozję, w jakiś wybuch, gdy było go już zbyt wiele. Masakra. Kolejną próbą było wielokrotne podejścia w studiu Gra we Wrocławiu. Tam również bywało tak, że sesje polegały na tym, że po prostu spotykaliśmy się i rozmawialiśmy. Nie mogłem nic nagrać. Później nagrywałem parę numerów, wyrzucałem je. Ludzie się czuwają w swojej historii, a zgadzam w algorytm, kiedy wpadam w rytm, alko. Bywa żywa za benzinko plus mają, reszta żeby nagrywać, jarać no całą. Później jechałem do Warszawy na 5 godzin, żeby tylko coś nagrać, wrócić. Szukałem po prostu tego pomysłu i sensu wszędzie. Im bardziej zatracałem się w tym bezsensie, tym bardziej płyta klarowała się na taką, jaką widzę ją teraz. Tylko wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem. Raz, lecimy obok siebie tak po prostu stać. W moim dziurawym dresie jedną z pierwszych plan. Jeszcze raz. Tak bardzo realny i rzeczywisty i bezpośredni obraz całego tego zgiełku został właśnie zawarty na tej płycie. Wszystkiego tego, o czym powiedziałem i wszystkiego tego, co działo się w mojej głowie, co potrafię zidentyfikować dopiero teraz. Teraz właśnie wiem, po co jest ta płyta, czemu jest ta płyta i wiem przede wszystkim, że nie jestem tylko Sariusem. Możecie mi mówić Mariusz. Goście. Szczerze mówiąc, z tymi gośćmi to zawsze bywa tak, że powiem wprost, nigdy nie chciało mi się ubiegać o jakieś fity, a rozumiem też z kolei, że każdy ma swoje życie i to też, o ile właśnie nie jesteś z kimś na jakiejś bliskiej stopie przyjacielskiej czy jakiejś innej zbliżonej, to dogranie fitu nie jest kwestią jednego telefonu. Szczerze mówiąc, przepraszam was, odbiorców, zawsze stwierdzałem, że to i nie mam na to psychiki i wybierałem gości oczywiście jak najbardziej znamienitych, aczkolwiek wybierałem zawsze tych, że tak powiem, z najbliższego otoczenia. Nie chciało mi się fatygować, niesłusznie, konsekwentnie zaciskałem zęby. Przepraszam też oczywiście was wszystkich, gości na płycie, jeśli dla kogoś byłem uporczywy, ale mogę się wam pochwalić, że w tym wypadku jest to najbardziej zróżnicowany skład. Dziękuję wszystkim wam, którzy poświęcili czas, żeby stać się częścią tego albumu. Wyciągałem jeszcze rękę do paru innych osób, ale no niestety nie potrafiły znaleźć w sobie energii do odwzajemnienia pewnych przysług. Tym samym jestem im bardzo wdzięczny, bo wyklarowało się od razu, że ci ludzie nie są warci jakby mojej atencji i żeby być w gronie moich znajomych. O kilku z nich wspomniałem nawet na płycie, ale bez urazy oczywiście. To jest wasza kwestia. A słowa uznania są zawsze takie same. Zmieniają się tylko ksywy na piedestale. Nigdy nie chciałem, żeby ta muzyka taka była. Nigdy nie chciałem przez to wszystko przechodzić. Ale skoro okazało się, że pomaga to zabliźniać rany, nawet w dzisiejszym świecie, gdzie nic nie jest brane na poważnie, pokochałem ten ból. No i zniknąłem. Zniknąłem po płycie Anti-Hype 2. Na chyba nawet już prawie teraz 3 lata. To był najbardziej produktywny i bezsensowny czas w moim życiu. To był najbardziej stabilny i chaotyczny czas w moim życiu. To był czas, kiedy jednego dnia myślałem, że rozumiem wszystko, po czym budziłem się z mordą na glebie i uświadomiłem sobie, że nie rozumiem niczego. Nagle poczułem kompletny brak sensu. Na zasadzie, co ja jeszcze mogę wam powiedzieć, co ja mogę wam przekazać, czy ja mogę wam w czymś pomóc, czy ja jestem po to, że mam wam w czymś pomagać. Popadłem w kompletną bezsilność i kompletną monotonię. Nie wiedziałem, wstawałem rano, nie miałem żadnej potrzeby czucia czegokolwiek, powiedzenia czegokolwiek. Wydawało mi się, że już wszystko zostało powiedziane, a ja, no właśnie, i tutaj jest ten czynnik was, odbiorców. Cały czas
nieustanne wiadomości, nieustanne dobre słowa, które wtłaczacie mi pod kopułę każdego dnia. Każdego dnia, nie ma dnia, żebym nie miał minimum dwóch, trzech wiadomości o tym, w jaki sposób i w jakiej sytuacji moja muzyka wam pomogła. Tylko to nadawało mi jakiś sens i chęć do działania, ponieważ materialnie byłem już spełnionym człowiekiem, fizycznie byłem wrakiem, zmęczonym. Nie miałem nic do powiedzenia, nie wiedziałem, co mam wam powiedzieć i w ogóle bałem się ludzi. I nadszedł ten moment. Postanowiłem, że może źródło wyschło, może studnia się wyczerpała, a ja już nie mam nic po prostu nikomu do powiedzenia. No ale co, bym was tak nagle zostawił i co, powiedział, że koniec, zamykamy projekt Anti-Hype i żyjcie długo i szczęśliwie? Nie mógłbym tego zrobić, nigdy tego nie zrobię. I dlatego wtedy siadłem i napisałem książkę o tym, jak bardzo jesteśmy zamknięci w jednoosobowych skorupach i niczym po prostu w jakiejś symulacji koegzystujemy wspólnie obok siebie tylko dlatego, że czegoś wzajemnie od siebie potrzebujemy. A tak naprawdę każdy w swojej własnej małej skorupie w klitce jest zupełnie sam. Bylebyśmy mieli to poczucie, że na końcu dnia ktoś będzie chociaż o nas myślał. I oszukujemy się sami. Wymyślamy sobie te osoby. O tym, jak poczucie niespełnienia, które przekazujemy sobie wzajemnie, czy to pośród rówieśników, czy to z pokolenia na pokolenie, o tym, jak to wszystko do nas wraca w najmniej spodziewanej formie i w najmniej spodziewanym momencie. Cieszę się, że udało nam się sfinalizować ten projekt, że byłem jego częścią i że ostatnie nasze emocje przedstawiliśmy wam właśnie na tym krążku. Udało nam się chyba zawrzeć cały ich wachlarz, a tym bardziej cieszę się, gdy myślę, że będziemy mogli się wciąż nimi z wami dzielić i nie mogę się tego doczekać. Także do zobaczenia na trasie, do usłyszenia gdzieś tam. Niech to będą właśnie ostatnie takie emocje. W świecie cyborgów, w świecie sympatii robotów. Ja po prostu postanowiłem to wszystko wyżygać. Prawdę o nas samych. Mam dość bycia robotem, mam dość zabijania własnych uczuć, pokazywania, że się nie liczą, że liczy się tylko, nie wiem, statystyka. Dlatego na przekór temu światu napisałem właśnie ostatnie takie emocje dla was. Jest to zbiór wszystkich rozmów, wszystkich postaci, które dane by było spotkać na mojej drodze. Jest o każdym i o nikim. Wszyscy możecie znaleźć tam siebie w każdej postaci. Jest tym wszystkim, co poznałem, czego się brzydzę, czego nauczyłem się tak dobrze. Oddaję to do waszej dyspozycji. I zapraszam na ten wyjątkowy seans. Rzeczywistość przestała mnie cieszyć. Kiedy patrzę za okno na to, czym żyją ludzie, o czym rozmawiają i w imię czego są w stanie niszczyć siebie nawzajem, to chce mi się tylko żygać. Nawet nie chce mi się wyjść z domu. Pozwoliłem sobie zniknąć, przepaść, żeby w ogóle zapomnieli. Nie mam już żadnych emocji. Masz w sobie emocje, ty tchórzu! I masz ostatnią szansę. Hurra! Dawaj! Hurra! Niech głęboka ciemność ziemi utuli twoją duszę. Niech łagodne światło gwiazdy pokrzepi twojego ducha. Niech miłość boskości płynie przez twoje życie. Obyś miał odwagę poznać swoją moc. Obyś miał mądrość, żeby wiedzieć, jak jej używać. Obyś miał serce, żeby wiedzieć, po co jej używać. To nie dla chłopców, a mężczyzna nie będzie już wsiadłem do picia ze śmiercią. Chcę być tylko legendą. Ludzie błyszczą i bledną raz.
przeciwko raz ze mną. Ja chcę tylko mieć pewność, nie przejmuję się resztą, nie.